Dobrze. Dzień dobry jeszcze raz. Witamy Państwa na konferencji prasowej, pierwszej duży, no i ostatniej przed ciszą wyborczą, która, jak wszystkim nam oczywiście wiadomo, rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 24. W trakcie ciszy wyborczej niedopuszczalne jest prowadzenie kampanii wyborczej, niedopuszczalne jest również publikowanie sondaży wyborczych czy przedwyborczych, za to grożą nałożone, używane przez kolegów wyborczych na wysokie niestety kary pieniężne. Proszę Państwa, kilka słów o statystyce. Mamy 30, ponad przeszło 30 milionów wyborców. Za granicą 192 tysiące wyborców. Mamy liczbę obwodów. 27 817 komisji wyborczych. I w tych komisjach wyborczych, chcę Państwu powiedzieć tylko pokrótce, będą pracować członkowie obwodowych komisji wyborczych, zgłoszeni przez komitety wyborcze poszczególnych kandydatów. I przykładowo tylko podam, że jeśli chodzi o członków komisji wyborczej zgłoszonych przez kandydata na prezydenta pana Grzegorza Brauna, w komisjach obwodowych będzie pracować 10 695 członków komisji. Jeśli chodzi o członków komisji zgłoszonych przez kandydata na prezydenta pana Andrzeja Dudę, w komisjach obwodowych będzie pracować 26 301 członków komisji. Jeśli chodzi o zgłoszonych członków obwodowych komisji wyborczych przez pana Adama Jorowasa, 25 443 członków obwodowych komisji wyborczych będzie pracować, zgłoszony przez tego kandydata. Jeśli chodzi o pana ministra Komorowskiego, będzie w komisjach obwodowych zgłoszonych zostało do komisji obwodowych 25 787 kandydatów. Pozostali kandydaci, pan Janusz Korwin-Mikke, 17 447 członków obwodowych komisji, pan Paweł Piotr Kukiz, 15 307 kandydatów. Jeśli, proszę Państwa, jeśli chodzi o sposób głosowania, to tylko dla przypomnienia, przecież jestem pewien, że wszystkie te kwestie są dobrze znane. Wyborcy głosują na kandydata na prezydenta, stawiając na karcie do głosowania znak X. Tylko znak X, o tym mówi kodeks wyborczy, to są dwie przecinające się linie. Głosy nieważne będą miały miejsce wówczas, jeżeli znak X będzie postawiony przy więcej niż jednym kandydacie, bądź też takiego znaku w ogóle postawionego nie będzie. Wówczas głos taki będzie uznawany przez obwodową komisję wyborczą za nieważny. Przypominam też, że komitety wyborcze, pełnomocnicy komitetów wyborczych mieli prawo zgłosić do pracy w komisjach wyborczych mężów zaufania. Tutaj niestety danych odnośnie ilości mężów zaufania i jacy pełnomocnicy, jakich komitetów wyborczych i kandydatów tych mężów zaufania zgłosili. Być może to wywoła taką statystykę, którą mogli podać, ale zależy to tylko od komitetów wyborczych, żeby nam wskażą ilu czy które komitety wyborcze tych mężów zaufania zgłosili. Także no, tutaj też jest jakby podwójny rodzaj gwarancji dla przejrzystości wyborów, nie tylko członkowie obwodowych komisji wyborczych zgłoszeni przez komitety wyborcze, z osoby, do których te komitety przecież mają zaufanie, tak mi się wydaje, jak również mężowie zaufania, którzy też są zgłaszani przez pełnomocników komitetów wyborczych. Planujemy jeszcze dwie, może nie konferencje prasowe, ale dwa spotkania z Państwem w niedzielę wyborczą. O godzinie 13.30 będziemy podawali wyniki dotyczące frekwencji wyborczej z godziny 13 i o godzinie 17.30 będziemy podawali wyniki frekwencji wyborczej z godziny 17. To tyle w skrócie. Bardzo proszę, bo Państwo zapewne jeszcze będą chcieli coś dodać, czy ewentualnie już od razu może Państwo mają pytania do nas, to bardzo proszę. Proszę bardzo, panie redaktor. Ja pytanie pierwsze dotyczące głosowania korespondencyjnego. Czy wiadomo, ile osób zgłosiło się wcześniej, prawda? Bo to było wcześniej, trzeba było wcześniej zgłosić chęć takiego głosowania. Ile tych kart zostało wydanych? Drugie pytanie dotyczące
właśnie nieuprawnionej, niedozwolonej ewentualnej agitacji wyborczej. Czy za taką można będzie uznać, jeśli taka będzie wystąpienie polityków, składanie na przykład wieńców 10, prawda, w miesięcznicę przed Pałacem Prezydenckim? Czy już samo pojawienie się będzie takim, nie wiem, niedozwoloną kampanią, jeśli na przykład pojawi się tam kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda, albo jeśli jacyś politycy pojawią się na pogrzebie generała Błasika na Jasnej Górze? I czy media mogą to pokazywać, czy nie? Druga rzecz, czy muzyka, piosenki pana Kukiza mogą być transmitowane w niedzielę? Tyle. Proszę, może na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o kwestie wysłanych pakietów wyborczych, czyli głosowanie korespondencyjne, to łącznie wysłano pakietów wyborczych na dzień 8 maja godzinę 10 z danych statystycznych wynika 42 274 pakiety, z tym, że w kraju 8189, natomiast za granicą 34 085 pakietów. Tak. Odnośnie pani pytania co do kampanii, przykłady przez panią podane, czy to składanie wieńców, czy uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach, czy państwowych, czy kościelnych. Państwowa Komisja Wyborcza już od lat przy każdych wyborach zajmuje stanowisko tego rodzaju, że nie jest organem uprawnionym do oceny tego rodzaju działań. Jeżeli te działania by naruszały prawo, naruszałyby w szczególności przepisy karne, które są zawarte w kodeksie wyborczym, to wówczas o tym, czy tego rodzaju czynności były dozwolone, czy też nie, decydują organy, które są powołane do rozstrzygania tych spraw, czyli policja, prokurator, no a ostatecznie sąd. Również ten przykład podany przez panią, czy te piosenki, czy inne jeszcze jakieś przedsięwzięcia. Te wszystkie działania, które mogą mieć miejsce w czasie ciszy wyborczej, no one podlegają tylko rozstrzyganiu przez uprawnione do tego organy. A pytała pani również, czy media mogą to pokazywać. No, Państwowa Komisja Wyborcza nie ma tutaj na to wpływu. Jeżeli media będą to pokazywać, jeżeli w przyszłości przez organy ścigania tego rodzaju działanie zostanie napiętnowane, uznane za sprzeczne z przepisami karnymi zawartymi w kodeksie karnym, no to już jest ryzyko mediów, które podejmą się tego rodzaju akcji, pokazywania tego rodzaju wydarzeń. Proszę bardzo. Ewa Poluszkiewicz, TVN24. To nawiązując do tego, co media mogą pokazać, prośba o przypomnienie zasad emitowania materiałów pokazujących kandydatów na prezydenta podczas oddawania głosu. Jak to wygląda? Czy pokazując jednego kandydata jesteśmy zobowiązani do pokazywania też całej reszty? Po prostu proszę o oficjalne podanie zasad. Natomiast drugie pytanie. Państwo mówicie, że podacie frekwencję w niedzielę. Co z cząstkowymi wynikami wyborów? Czy w ogóle będą takowe na przykład na stronie internetowej PKW? Czy w jakikolwiek sposób poznamy cząstkowe wyniki? Co do pokazywania, odnośnie pani pytania co do pokazywania kandydatów, którzy oddają głosy, no to jest podobna sytuacja jak przy odpowiedzi na pytanie pani, która zadała poprzednie pytanie. No, też to byłoby wkraczanie przez Państwową Komisję Wyborczą w uprawnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy poszczególnych mediów. My nie możemy, ani nie mamy do tego żadnego tytułu prawnego, ani możliwości, ażeby nakazywać, czy zakazywać, czy wskazywać, ile minut ma poświęcać konkretne medium na przedstawianie czy poszczególnych kandydatów, którzy oddają głosy w lokalu wyborczym. To nie do nas to należy i tutaj... No, też nie mogę powiedzieć, czy jest taka zasada. Logicznie rozumując, to możemy powiedzieć, że jest taka zasada, że zachowują zasadę równości, no powinno się pokazywać wszystkich. Natomiast ile każdemu poświęcić czasu, no powinien być też ten czas równo poświęcony. Ale proszę nie traktować tej mojej wypowiedzi jako jakiejś tej recepty, czy jakiejś sugestii, czy wskazówki dla mediów, czy dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to nie jest moja rola, ja tylko mówię z punktu widzenia takiego logicznego. Tak bym to widział. Michał Dzieliński, Radio Z.
Jeżeli chodzi pani minister może. Jeżeli chodzi o cząstkowe wyniki, tych cząstkowych wyników wyborów Państwowa Komisja Wyborcza nie będzie podawała. Natomiast jeżeli chodzi o protokoły okręgowych komisji wyborczych, one będą zatwierdzane przez po zweryfikowaniu oczywiście, będą zatwierdzane przez Okręgową Komisję Wyborczą i one na bieżąco będą się ukazywać na stronie BIP Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz będą na stronie wizualizacyjnej Państwowej Komisji Wyborczej. Michał Dzieliński, Radio Z, tutaj jestem, dzień dobry. Dwa pytania, najpierw pierwsze pytanie, proszę powiedzieć, jaką mamy pewność, że system tym razem zadziała, że nie będzie wpadki? No cóż, proszę Państwa, nigdy nie mamy takiej pewności, jako że to są rzeczy techniczne, które w każdej chwili może coś się stać i nie zadziałają. Natomiast ja mogę powiedzieć, że i tak jak Państwo wiedzą, jesteśmy po trzech testach tego oprogramowania, które będzie wykorzystywane w dniu głosowania. Testy przebiegły bardzo dobrze, więc myślę, że jednak ten system, który będzie wspierał organy wyborcze, a przede wszystkim obwodowe komisje wyborcze, zadziała. To my w takim razie Radio Z chciałby pomóc. Mamy trzy liczydła dla Państwa, czyli system jest potrójnie zabezpieczony. Proste liczydła, sprawdzone. Jeśli system komputerowy nie zadziała, jeżeli Państwo będą już zmęczeni, bardzo prosimy przyjąć te liczydła. Liczymy, że Państwo zachowają się jak Władysław Jagiełło w 1410 roku i zamiast co prawda mieczy przyjmą te liczydła i proszę Panią Minister o ustosunkowanie się do naszego podarunku. Ale to czy ten system zadziała czy nie zadziała, to nie będzie miało żadnego wpływu na wyniki wyborów i na proces, sam proces wyborczy, ponieważ już nieraz o tym mówiliśmy. Wydaje mi się, że pan redaktor chyba też również czytał nasze obwieszczenia, które znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, z których wyraźnie wynika, że system informatyczny nie będzie podstawą dla ustalania wyników wyborczych. Obliczenia będą czynione ręcznie, zresztą zawsze to tak było czynione i myślę, że trochę też jest winy Państwa dziennikarzy poprzez promowanie takiej tezy, że to maszyny liczą. Maszyny nie liczą, proszę Państwa, liczą ludzie, członkowie obwodowych komisji wyborczych. Tam jest przede wszystkim praca polegająca na fizycznym zliczaniu, na papierowym arkuszu głosów, sporządzaniu ręcznym protokołu, który następnie przesyłany jest. Jeżeli system informatyczny działa poprawnie, przesyłany jest tym systemem, a jeżeli nie działa poprawnie, bądź działa poprawnie, ale mamy obawy, czy będzie działał poprawnie, a nigdy ich nie można wykluczyć, jak powiedziała pani minister, to będzie przewożony po prostu środkami lokomocji. Stąd też to w ten sposób będzie wyglądało. Więc to, czy system będzie działał, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Za liczydła bardzo dziękujemy. Nie będziemy ich używać, ponieważ no, są inne sposoby przeliczania tych głosów. W każdym razie możemy zapewnić Państwa, że obwodowe komisje, mamy zaufanie do obwodowych komisji wyborczych i przy tym systemie, gdzie członkami obwodowych komisji są prawie w 100% są osoby wskazywane przez komitety wyborcze plus mężowie zaufania, nie widzimy powodów na dzień dzisiejszy, abyśmy zaufania do sprawnego i wiarygodnego, uczciwego liczenia głosu przez komisję. Panie redaktorze, ale rozumiem, że liczydła się przydadzą. Panie redaktorze, rozumiem, że damy szansę innym dziennikarzom zadać pytanie. Proszę bardzo, panie sędzio. Proszę Państwa, to polega na nieporozumieniu. Pan redaktor wspominał o systemach informatycznych. Natomiast zawsze wyniki w obwodowych komisjach wyborczych są liczone ręcznie. Nie dalej jak wczoraj, być może Państwo też oglądaliście wieczór wyborczy dotyczący Wielkiej Brytanii, kiedy właśnie w komisjach obwodowych z urn wyrzucano karty, rozprostowanie, następnie liczenie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co... O, już pan niestety redaktor chyba wyszedł. Tutaj, dobrze. Jeżeli chodzi o kwestię standardu głosowania elektronicznego, to Rada Komitetu Europy przyjęła w 2004 roku i być może to jest dopiero przyszłość, głosowania elektronicznego, ale i w tym rekomendacji przyjęto, że będąc świadomy niepokojów dotyczących bezpieczeństwa i problemu wiarygodności, które mogą być nieodłącznie związane z poszczególnymi systemami głosowania elektronicznego. W związku z tym jedynie takie systemy głosowania elektronicznego, które są bezpieczne, wiarygodne, skuteczne, sprawne, techniczne, otwarte na niezależną weryfikację oraz łatwo dostępne dla głosujących,
będą budowały zaufanie publiczne, które jest warunkiem przeprowadzenia głosowania elektronicznego. Jeszcze raz podkreślam, jeżeli chodzi o kwestię systemu elektronicznego, to jest tylko kwestia wspomagania, czyli weryfikacji protokołów komisji obwodowych, czy prawidłowo wyliczenia arytmetyczne są zgodne z rzeczywistością. Natomiast ręczne w dalszym ciągu, tak jak dotychczas, jak w poprzednich wyborach. Dziękuję, panie sędzio. Proszę bardzo, panie redaktorze. Katarzyna Nocnik z Polskiej Agencji Prasowej. Chciałabym zapytać o obserwatorów zagranicznych, międzynarodowych. Ile osób zgłosiło się, ile osób otrzymało takie zaświadczenia, że mogą te wybory obserwować? I o wymienienie no, przynajmniej kilku instytucji, organizacji, z których te osoby pochodzą. Jeżeli chodzi o organizacje obserwatorów międzynarodowych, zgłosiły się organizacje z trzech krajów. To jest z Ukrainy dwie organizacje, z Danii i z Niemiec. To jest około 100 osób, które zgłosiły się do Państwowej Komisji Wyborczej i które otrzymały oczywiście zaświadczenia o tym, że są obserwatorami międzynarodowymi. A czy jakieś osoby, osobom nie udzielono takiego pozwolenia, czy odmówiono? Nie było takich osób. Procedura generalnie jest taka, że osoby, które chcą być obserwatorami, zgłaszają się do Państwowej Komisji Wyborczej. Państwowa Komisja zgodnie z przepisami kodeksu przekazuje te informacje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, natomiast później Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesyła swoją opinię co do organizacji i tych osób, które się zgłosiły. Nie mieliśmy negatywnych opinii i wszystkie osoby, które chciały być obserwatorami, otrzymały zaświadczenie od komisji. Jeszcze jedno pytanie. Jeśli chodzi o samą siedzibę PKW, bo podczas wyborów samorządowych doszło do incydentu, osoby, niektóre chciały się wedrzeć do środka. Czy podczas tych wyborów przewidziano jakieś szczególne środki bezpieczeństwa, ochrony? No tymi środkami bezpieczeństwa jest przede wszystkim Biuro Ochrony Rządu, które tutaj ochrania i ten budynek, i osoby tutaj pracujące, więc mamy nadzieję, że do takich incydentów nie dojdzie w tym roku. Dzień dobry, tak. No, ja już może szybkie dwa pytania. Piotr Paweł z Telewizja Republika. Po pierwsze chciałem zapytać o ten system informatyczny, który był testowany między innymi 28 kwietnia. Jaki będzie zakres użycia tego systemu, bo jak słyszeliśmy, będą głosy, miały być głosy liczone ręcznie. A po drugie chciałem zapytać o pewne nieprawidłowości, czy też pewne takie niepokojące doniesienia a propos głosowania korespondencyjnego. Dochodzą informacje, że niektóre koperty, w które karty mają być zapakowane, są prześwitujące. A po drugie, pieczętowanie tych kart odbywa się przez wójtów czy konsuli, którzy wysyłają te karty, co no, ma być niezgodne z kodeksem wyborczym. Proszę o odniesienie się do tych informacji. Jeszcze może raz podkreślę, że liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze, wynosi 42 tysiące, z tego w kraju 9 tysięcy, czyli porównując do liczby wyborców sięgających przeszło 30 milionów, no to nawet nie jest 1%. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pieczęci, no to z kodeksu wyborczego wynika jednak, że wójt jest odpowiedzialny za wysyłkę pakietów wyborczych i po prostu również Państwowa Komisja Wyborcza działa zgodnie z przepisami prawa. System informatyczny będzie systemem wspomagającym pracę organów wyborczych. Będzie użyty na poziomie obwodowych komisji wyborczych i tak jak panowie sędziowie już wcześniej powiedzieli, przede wszystkim odbywa się liczenie ręczne. Natomiast później, po sporządzeniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą, te dane z protokołu wpisywane są do systemu informatycznego i ten system informatyczny pozwala sprawdzić, czy obwodowa komisja protokół sporządziła prawidłowo. Poprawność arytmetyczna chodzi tylko i wyłącznie.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor. Teraz ja sprostuję. Krystyna Łazor, mąż zaufania Komitetu Wyborczego pana Pawła Kukiza. Ja chciałabym zadać pierwsze pytanie dotyczące właśnie mężów zaufania skierowanych do Państwowej Komisji Wyborczej, bo nie mam od Państwa takiej informacji, kiedy mogę zacząć wykonywać swoje obowiązki jako mąż zaufania przy PKW i na co mi Państwo pozwolą? Z tego co wiem, zresztą sam chyba podpisywałem pismo do pani, przedwczoraj zostało wysłane, więc podejrzewam, że już musiało do pani dojść, nie było chyba pocztą wysłane, tylko zostało pewnie zostały wysłane mailem do pani. Zostały wysłane mailem, no ale to jest przecież to samo co w oryginale, w każdym razie jeżeli państwo życzy, możemy drugą kopię wydać tego. Może mężowie zaufania mają prawo oczywiście, podobnie jak i mężowie zaufania w obwodowych komisjach wyborczych, mają prawo uczestniczyć, być obecni w Państwowej Komisji Wyborczej, w tych pomieszczeniach, gdzie członkowie Państwowej Komisji Wyborczej będą pracować, będą spełniać swoje obowiązki. To jest dopuszczalne tutaj. Konkretnie, gdzie mogę przyjść, o której godzinie i co mogę obserwować? A może pani przyjść o tej godzinie, jak się zaczynają wybory w kraju, czyli o godzinie 6 rano może pani już przyjść do 7 rano może pani przyjść do Państwowej Komisji Wyborczej i w tych pomieszczeniach zostanie pani na pewno skierowana, bo przecież tu jest ochrona ze strony BOR-u, także jest to przecież budynek kancelarii należący do Kancelarii Prezydenta. My tylko wynajmujemy te pomieszczenia, w związku z czym będzie pani pewnie skierowana bezpośrednio do pomieszczeń, gdzie znajduje się Państwowa Komisja Wyborcza. Będą to pomieszczenia na tych piętrach, gdzie my pracujemy. Także tutaj nie powinno być żadnych problemów z pani wejściem i z pani uczestniczeniem w tych czynnościach, które Państwowa Komisja Wyborcza będzie w dniu głosowania wykonywać. Natomiast chciałam jeszcze raz tutaj doprecyzować, bo Państwo zabronili mi uczestniczyć, obserwować. Nie szkodzi, ale to może Państwa to zainteresuje, jakie są uprawnienia mężów zaufania, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Państwo nie uniemożliwili mi uczestniczenia w pracach Państwowej Komisji Wyborczej wcześniej, przed dniem wyborów, a przecież większość pracy Państwowej Komisji była robiona właśnie przed wyborami, czyli teraz dzisiejsza konferencja jest jakby zwieńczeniem pracy Państwowej Komisji Wyborczej. Czy tak zamierzacie na przyszłość również postępować? Zamierzamy trzymać się przepisów kodeksu wyborczego. Przepisy kodeksu wyborczego wyraźnie stwierdzają, kiedy mężowie zaufania mogą działać w komisjach wyborczych. Także tutaj nie ma możliwości, żeby umożliwić mężom zaufania uczestniczenie w działalności Państwowej Komisji Wyborczej, czy obwodowych komisji wyborczych przed momentem rozpoczęcia głosowania. Przepraszam bardzo, to jednak jest konferencja prasowa. Tak, ale ja nie mam dziennikarzy. Państwu pytania. Ale proszę bardzo, państwo. Wyłączono mi mikrofon? Nie. Bardzo poproszę oddać. Są dziennikarze, którzy chcą zadać pytania. To jest konferencja prasowa. Pani ma możliwość komunikowania się z Państwem. No właśnie, mam utrudnioną możliwość komunikowania jak pani, się. Jak pani słyszała, dostaje pani korespondencję. To są pytania, naprawdę, które mogą zainteresować naprawdę, to jest konferencja prasowa. A jeżeli bardzo, nie interesują, to dziwne, że nie interesują. Bardzo, drugie bardzo pytanie proszę, jeszcze. Jedno, drugie pytanie, dobrze? To jest trzecie albo czwarte pytanie. Nie. Bardzo proszę. Jedno, pytałam o mężów proszę. Zaufania. Bardzo proszę, niech pani pytałam umożliwi. Pytałam o mężów zaufania, a chciałam zapytać jeszcze. Niech pani umożliwi dziennikarzom. Oczywiście, że umożliwię. No właśnie pani w tej chwili uniemożliwia. Zadam pytanie i nie dyskutuję. Proszę mi pozwolić zadać pytanie, to jest ważne pytanie. Chciałam się zapytać również o możliwość umieszczania na stronie internetowej PKW skanów protokołów, ponieważ wiem, że Państwo będą skany protokołów dostawać na bieżąco od wszystkich informatyków, którzy będą obsługiwać system. I jest taka możliwość, żeby je uzyskiwać. Dlaczego Państwo nie chcecie ich powiesić na bieżąco na stronie internetowej? Ja złożę pismo w tej sprawie oczywiście, tylko może tak pokrótce jeszcze. Tak jak ja... I Państwu też mogę przekazać, jeżeli Państwo będą zainteresowani, dlaczego uważam, że powinny być te skany powieszone. Już nie będę tu tłumaczyć, żeby nie przedłużać. Tak jak powiedziałam wcześniej, protokoły okręgowych komisji wyborczych będą umieszczane na stronach internetowych na bieżąco po zatwierdzeniu ich przez Okręgową Komisję Wyborczą. Natomiast będą się jednocześnie pojawiać na wizualizacji i będą dostępne dla każdego. Po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów protokoły obwodowe będą dostępne również na stronie internetowej. Dlaczego nie będą umieszczane od razu? Dlatego, że my próbujemy ten system przetestować. On nie jest do końca jeszcze zbudowany.
Dlatego na bieżąco te protokoły nie będą się. Pewne opóźnienie musi być. Dlatego nie będą dziękuję, się na bieżąco. Przepraszam, dziękuję, ale przepraszam bardzo. Skan, nie, to miało być ostatnie pytanie. Tak, ostatnie pytanie. To było ostatnie pytanie. Bardzo przepraszam panią. To jest zdjęcie, bardzo panią przepraszam. Są dziennikarze. Niech państwo zrobią swoją konferencję prasową. No bardzo przepraszam. Osób, żeby po prostu skanować i je automatycznie wkładać na stronę. Ale jest bardzo przepraszam, naprawdę. Ale są zalecenia do informatyków, żeby skanowali. Niech pani umożliwi dziennikarzom zadawanie pytań. Bo to jest konferencja prasowa. Ja rozumiem, że są ważne sprawy. Jak pani chce zrobić konferencję prasową, proszę zrobić swoją konferencję prasową. Nie widzimy żadnych przeszkód. Jak pani chce się zwrócić do Państwowej Komisji Wyborczej. Zwracam się bardzo często. To niech pani się zwróci. Ja z tego, co słyszę od pana przewodniczącego, tak, oczywiście. Pani dostaje odpowiedzi. Dziękuję ale tutaj bardzo. Są państwo, którzy proszę, mogą poinformować opinię publiczną. Proszę umożliwić zadanie pytania. Państwo uniemożliwiają zadanie pytania. Nie uniemożliwiają, zadała pani cztery pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo pani dziękuję. Proszę bardzo, Joanna pani Makosa, TOK FM. Ja chciałam tylko doprecyzować pytanie dotyczące łamania ciszy wyborczej, bo o godzinie 19 w Lubinie, tam gdzie będzie komitet wyborczy właśnie pana Pawła Kukiza, jest planowany koncert Pawła Kukiza i przyjaciół. Czy to jest łamanie ciszy wyborczej, czy nie? No to nie powiem nic innego poza tym, co powiedziałem przed chwilą, odpowiadając na jedno z pytań. To nie do nas należy ocena. Ocena należy, jeżeli zostanie o takim fakcie zawiadomione, zostaną organy ścigania bądź z urzędu będą uważały za stosowne wszczęcie postępowania, to one będą musiały zdecydować. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie zdecydować o każdym jednostkowym wypadku. Tu akurat jest taka sytuacja szczególna, że jeden z kandydatów jest piosenkarzem, no, ale też mogą być jeszcze inne sytuacje, że inny z kandydatów będzie... No ja pytam, przepraszam, o tą konkretną jedną sytuację, bo to wiemy, no to, że ona już nastąpi. Ja tym bardziej nie mogę pani konkretnie odpowiedzieć. Ogólnie mogę odpowiedzieć, tak jak na jedno z pytań odpowiadałem pani, że jakoś stosując zasady logiki, prawda, tę równość trzeba przestrzegać w pokazywaniu kandydatów. Natomiast no tutaj naprawdę nie jestem w stanie pani na takie konkretne pytanie odpowiedzieć, czy to będzie naruszeniem ciszy wyborczej, czy też nie. Dobrze, inaczej, pan sędzia, kandydat organizuje zgromadzenie publiczne, to może w ten sposób to potraktować, czy nie? Przepraszam. Jeżeli kandydat organizuje no coś w rodzaju zgromadzenia publicznego mimo wszystko, czy to w ten sposób można potraktować, czy nie? No dobrze, ale zgromadzenie publiczne no, mogą być różne, prawda? Jeżeli są zgromadzenia publiczne w postaci różnego rodzaju koncertów, czy jakichś meczy piłkarskich, no tutaj trudno też wydać jednostkową opinię. Samo zorganizowanie zgromadzenia publicznego, no ono jeszcze nie przesądza o tym, że jest to naruszenie, karalne naruszenie ciszy wyborczej. Promowanie siebie jako piosenkarza, kandydata, no naprawdę ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. To wszystko będzie zależało też od kontekstu, od tego, jaki będzie wydźwięk tego koncertu, czy tam mogą padać jakieś ewentualnie sformułowania, które byłyby związane z niedzielnym głosowaniem. No, to pewnie będą, ale to nie Państwowa Komisja, to pewnie by brały organy ścigania, gdyby ewentualnie zechciały z urzędu, czy też w oparciu o czyjeś doniesienie przeprowadzić postępowanie w tej sprawie. Dziękuję. Panie, ja zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, bo co najmniej tutaj kilkanaście pytań, które padło w trakcie konferencji, można znaleźć odpowiedzi na stronie internetowej. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniej kwestii, chciałem zauważyć, że na 30 milionów wyborców w składzie komisji obwodowych wyborczych będzie uczestniczyło prawie 250-270 tysięcy osób, czyli co setny wyborca będzie miał to nie tylko, że odda głos, ale będzie również liczył głosy. Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że w składzie obwodowych komisji wyborczych 2/3, bo blisko 200 tysięcy, to będą przedstawiciele komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Czyli można powiedzieć, plus jeszcze biorąc pod uwagę udział mężów zaufania w pracach poszczególnych komisji obwodowych, gdzie może uczestniczyć jedna osoba, to jest ogromna liczba osób, która będzie uczestniczyła w procedurze wyborczej właśnie jako reprezentanci komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Dziękuję bardzo. To można? Proszę. Marta Linik, Dziennik Fakt. Ja mam takie pytanie odnośnie różnych akcji w mediach społecznościowych nawołujących do wzięcia własnego długopisu na głosowanie bądź też świeczki. No i chodzi tutaj o zwykłą białą świeczkę, którą wyborca po zakreśleniu w odpowiednim kwadracie X-a zamarzy pozostałe kwadraciki. Pytanie, czy taki głos będzie ważny?
co do ważności głosu będą rozstrzygać poszczególne obwodowe komisje wyborcze, ale odnosząc się jeszcze do tej pierwszej części pani pytania o tych, o różnego rodzaju tych ruchach wyborczych czy ochronę wyborów, wychodzimy, Państwowa Komisja Wyborcza wychodzi z założenia, że tego rodzaju podmioty czy tego rodzaju sposób organizowania się przez obywateli, jeżeli nie narusza prawa, to z naszego punktu widzenia trudno tutaj go czy krytykować, czy chwalić. To są nawet być może i dobrze się dzieje, że wyborcy w ten sposób się organizują i dbają o czystość i rzetelność wyborów. Natomiast co do konkretnego przykładu, tak powiedziałem, no, będzie to oceniać obwodowa komisja wyborcza. Z kodeksu wyborczego wynika, że ważne jest ten głos, gdzie znak X, czyli dwie przecinające się linie są postawione w jednej kratce przy jednym tylko nazwisku kandydata. W związku z czym, jeżeli powiedzmy te pozostałe kwadraciki są w jakiś sposób no, zabezpieczone, rozumiem, że to chodzi o zabezpieczenie, tak, przed ewentualną możliwością postawienia tam innego krzyżyka, bo wtedy ten wosk nie pozwoli. Więc jeżeli to będzie tego rodzaju ingerencja w kartę wyborczą, no przynajmniej ja bym się nie dopatrywał tutaj oceny tej karty wyborczej jako głos nieważne. Natomiast jeżeli będą w tych kratkach jakieś dopiski, tak zwane ptaszki stawiane, czy jakieś innego rodzaju znaczki, no to już będzie automatycznie głos nieważny, bo wtedy prawda, będzie jakby zaznaczenie drugiego kandydata, jeszcze w dodatku przez znak nieuprawniony, niezgodny z kodeksem wyborczym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani redaktor. Małgorzata Walczak, TVP Info. Od kilku dni słychać bardzo wiele głosów, żeby zlikwidować ciszę wyborczą. Czy cisza wyborcza jest w ogóle jeszcze potrzebna? To pierwsze pytanie. Drugie to, kiedy dokładnie poznamy wyniki wyborów, już oficjalne? Może co do ciszy, no to wszystko jest kwestia przepisów. Są kraje, gdzie w ogóle nie ma ciszy wyborczej, są systemy wyborcze, gdzie 7 czy nawet 16-dniowy obowiązuje okres ciszy wyborczej. Ale to jest kwestia przepisów kodeksu wyborczego. U nas jest, że w przeddzień obowiązuje cisza wyborcza, a kwestia ewentualnie zmiany to jest kwestia władzy ustawodawczej, a nie Państwowej Komisji Wyborczej. Wyniki wyborów. No cóż, ja kilkakrotnie w różnych wypowiedziach pytany przez dziennikarzy starałem się być ostrożny, nadal jestem ostrożny, Państwowa Komisja również. Wychodziłem z założenia, że te wyniki będą pewnie możliwe do oficjalnego opublikowania nie wcześniej niż we wtorek, czy we wtorek rano, czy po południu, być może nawet będzie to późniejszy termin, ale nie mogę stwierdzić jednoznacznie i stanowczo podać terminu, kiedy te wyniki będą opublikowane. Być może uda się trochę wcześniej, wtedy będziemy się pewnie wszyscy z Państwem cieszyć. Mam nadzieję, że to nie będzie zbyt długo trwało, bo przede wszystkim ważny jest ten moment, czy ten czas dojazdu z przewodniczących obwodowych komisji wyborczych do okręgowych komisji wyborczych, a następnie z okręgowych komisji wyborczych do Państwowej Komisji Wyborczej. Przy sprawnie działającym systemie informatycznym ten czas się skraca do minimalnego czasu. No tutaj niestety on będzie się wydłużał przez tę konieczność transportu. I to może mieć przede wszystkim wpływ na czas ogłoszenia wyniku wyboru, bo wybory prezydenckie, jak Państwo, jak wszyscy wiemy, no są stosunkowo najłatwiejszymi, jeśli chodzi o te kwestie techniczno-organizacyjne, najłatwiejszymi do szybkiego ich zakończenia. Także będziemy starali się oczywiście te wyniki podać jak najszybciej, no ale nie jestem w stanie podać dokładnie dnia i godziny. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim wypadku dziękuję Państwu bardzo, dziękuję komisji. I ja rozumiem, że przez sekundę jeszcze zostaniemy do Państwa dyspozycji, jakby ktoś chciał nagrać krótką wypowiedź bądź rozmowę.